dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Kroxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam Was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na CSGO Skinsie się znajdujemy. Oczywiście przypominam o konkursie na początku filmu. Jak chcesz wygrać sub, dzwona, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk napisz, dołącz na Discorda. I co? No i użyj kodu Kroxy na CSGO Skinsie, jako są pełnoletnimi jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zupsu, masz jakiś magiczny plusik, wpisz oczywiście kozik właśnie Kroxy przez wejdź, odbierz i znaczy no aktywuj, tak? I możesz sobie odebrać skrzynkę na start za free, jak jesteś na użytkownikiem. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, kod możesz użyć sobie dowoli, więc polecam serdecznie. A my zaczynamy z wróżbą, skrzynką ametyst. Jakby tutaj leciało do tego Huntsmana, no to byłaby to całkiem taka sympatyczna wróżba, ale że ta AWP poleciała, to sprzedajemy i lecimy jeszcze raz. No i niestety, no tutaj ta skrzynka póki co się nie popisuje. Ostatnia szansa dla niej. Podejście numer 3, bo do 3 razy sztuka. No ale nie, no po prostu nie. 67... złotych. Widzę tutaj bitwę na 5 skrzyneczek, jest to bitwa underdog, więc no zobaczymy, może akurat uda się tą bitwę wygrać. Rzeczywiście musimy dostać jak najmniej pieniążka, żeby całą oczywiście taką bitewkę wygrać, bo jest to oczywiście tryb underdog, ale no nie widzę, żeby tutaj ktoś chciał dołączyć do tego, więc może po prostu tą bitwę opuszczę, bo nie chce mi się tyle czekać, dlatego stworzę coś samemu. Tak wiesz, bardziej na swoim terenie samemu lubię sobie coś stworzyć, bo wiem tak naprawdę, czego się spodziewać. 6 skrzyneczek, 365 zł 40 groszy. Spróbujmy. Może akurat uda się zdobyć tego Bowie Knife'a. No kosztuje 1400-1500 zł, więc na pewno trafienie takiego nożyka by no, nam ciut podreperowało nasz budżet, który no nie ukrywam, lekko ucierpiał. No co, spokojnie. To nie z takich starych budżetów się wracało. No trzeba tutaj trafić kosę. To jest taki nasz must have na pewno na tą bitwę. Zobacz, 3 skrzynki przed nami. No niestety póki co, no 4 razy naklejki. Więc zobacz, i ostatnie skrzynki. No, powiem wam, że nie zanosi się to dobrze. Nie zanosi się to dobrze. Ostatnia skrzynka, stary! No! I o to chodziło! No i mamy to, 1500 zł. Ja nie mogę. Ej, no powiem wam, że to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem, że ta ostatnia skrzynia faktycznie rzuci nam ten nóż. No dobra, no, nie będę narzekał, tak? Bardzo ładnie poszło, więc może bitwa na AWP, weźmy może underdog i zobaczmy. 50-50, bitwa oczywiście na skrzyneczki AWP. Wrzucamy oczywiście boty, mamy bota Adriana, Michaela i Isamu, więc zobaczmy. Underdog, liczymy oczywiście na jak najgorsze dropy. Póki co zaczynamy ok, bo jest Safari Mesh, no ale 3 naszych przeciwników też to jest Safari Meshem. Zaczyna, no i niestety redline teraz dla mnie za 200 zł, ale... No tutaj Asimówka też spadła, no tak naprawdę wystarczy, żeby Isamu tutaj z tych dwóch skrzynek redline'a jakiegoś przytulił. No ej, no nie właśnie, no dzieje się źle, 379 zł na moim koncie, no i Isamu musiał Asimówkę trafić, żeby no udało nam się to wygrać, no ale no nawet tutaj chyba drugiego miejsca w kolejce byśmy nie mieli, bo tutaj 443 zł, Adrian. No tak w życiu bywa czasem, tak? Trzeba się pogodzić z porażką i trzeba, wiesz, iść przed siebie. Nie można się poddawać i patrzeć za siebie, tak? To jest, wiesz, trzeba być dobrej myśli. Wziąłem 5 skrzyneczek sobie, Anarchia, 882 zł, fajna promocja. No jak są takie promocje, to lubię sobie dołączyć, tak? Pompa Team, co to jest za kościół? No nie wiem, ale musi mieć dużo pieniędzy, bo 882 zł. No dobra, zobaczmy jak tam... Uuu! 300 Player 2 M41S. Okej, okay. No tutaj ten gość utrafił z tetraka sobie na Revolution, no ale póki co wygrywamy, więc nie ma co narzekać. Kolejny tutaj kałaszek na Revolution. Ujojoj, stat traczek jeszcze. Okej, okay. No i ostatnia skrzynia. No okej, okay, no mamy to. Bardzo ładnie, no nawet... Ta bupa minimalerga nie uratowała, ale no bardzo, bardzo spoczko nam się udało tą bitewkę wygrać. Jak na 800 zł, które zapłaciliśmy, wydaje mi się naprawdę bardzo sympatycznie
oddało, więc no kurczę, ta skrzynka na tej promocji, ja tak kurczę sceptycznie trochę podchodzę do takich skrzynek właśnie na promocji i nie za często decyduję się otwierać w jakiejś mega dużej ilości, no ale ta skrzynia Anarchia, która na tej promocji jest, no to już kolejny odcinek z rzędu pokazuje mi, że jest naprawdę solidna, więc no z tą skrzynką może się tutaj zakolegujemy, ale zobaczmy, tutaj procentóweczka no niestety się nie popisała. Ostatnia skrzynia, właśnie Anarchia, no będzie ciężko do tego wrócić, nie ma co się oszukiwać, no i niestety bitwa przegrana. 1000 zł, no 834 to nie jest jakoś, wiesz, jakoś jakaś suma, której bym oczekiwał z takiej bitwy. No dobra, 5 Luxuriosów. No zobaczmy, 4200, znaczy 4200 co? 4200 to za 10 bym zapłacił, panie prowadzący. Mamy 200. Wrzucamy bota jakiegoś, Adriana na przykład. No i zobaczmy, pewnie na 2100 zł. Skrzynka Luxurios, pierwsze otwarcie. Zależy od stanów, no ale właśnie, Factory New, tutaj tapetka. No robi robotę. Gdyby ta MK była no minimal wear Factory New, no to podejrzewam, że zostałbym zmieciony z powietrza. Chociaż... O! Mamy nowego koszka! Dzień dobry! Ale field tested już 500 tylko kosztuje. To kurde, ej, ja tutaj oczekiwałem kafla co najmniej, a tutaj ten kałaszek już zdążył trochę spaść. No ale dobra, ostatnia skrzynia. No dobra, lekko zawahanie było. Myślałem, że te rękawiczki 1000 będą warte, ale dobra, ta ostatnia skrzynia ładnie tutaj odratowała, bo tak to... No tak średnio tutaj by ta skrzynka oddała, tak nie ma co się oszukiwać. Dlatego, no, procentóweczka na to, co lubię najbardziej, czyli Karambita Tiger Tufa. Wrzućmy 6. Ja tak lubię ostatnio po 6 wrzucać takich skrzynek procentowych, bo wiesz, 6 to jest taka fajna liczba, z której może faktycznie taki nóż wypaść. A jak nie wypadnie, no to zrobimy po prostu jeszcze jedną bitwę na 6 takich skrzynek, nie? Więc jakby wiesz, nie ma tutaj problemu najmniejszego. No ale zobacz, 5 skrzynek jeszcze przed nami. No i mamy to! Karambit Tiger Tooth 5369. No ten karambicik to jest naprawdę piękna sprawa, naprawdę piękny nóż. Tylko na tym zdjęciu tak trochę, no nie wiem, nie wygląda karambitowo, Tiger Toothowo. No, ciekawie się tutaj zaczyna robić. Dwie ostatnie skrzynki, no mam nadzieję, że to się już nic nie zmieni w tej ostatniej, bo tak, to 10 koła wyląduje u mnie, no i mamy to, no dziękuję tutaj i samą na 9 jeszcze piękną, no ej, no, no i o to chodzi, nie no, 10 koła nam się udało tutaj, no powiem tak, no biorąc pod uwagę, jak zaczynaliśmy, no to nie podejrzewałem, że możemy tak ładnie na ten odcinek wrócić. No ale jak te dobrze znane oczywiście nam polskie powiedzenie mówi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, więc no naprawdę bardzo ładna tutaj odkutka poszła na tym filmie. No, no czego nie można powiedzieć o skrzyni Ametyst, bo no, taki skrzynek oczekujesz jednak czegoś więcej, no właśnie i to jest coś więcej. To jest coś więcej, o które mi chodziło, 1000 zł przewagi, no i mamy to. I tak naprawdę te dwie ostatnie te skrzynki zadecydowały, że 5200 no, na moje konto, to jest pan, no to są bitwy właśnie takie, jakie oczekuję, stary. Skrzynka Royal, wydaje mi się, że na 5000 zł taką bitwę na underdogu można zdziałać sobie i myślę, że to będzie na dzisiaj koniec, bo no naprawdę dzisiaj jestem bardzo pod wrażeniem, jak ładnie nam zaczęło w pewnym momencie oddawać, więc teraz mam nadzieję, że mi nie będzie oddawać, tylko sypnie mi jak najgorsze skiny, tylko może, no i właśnie, i samo zaczyna z Omega rękawicami za 2159 zł. Te kolejne rękawiczki na jego konto, no ale tutaj ten USP, no jednak kilka fend, no tą cenę trzyma, ale kolejne rękawice dla Isamu za 800 prawie 50 zł, więc zaczyna się dla nas naprawdę bardzo dobrze. Tutaj po emeczce, no minimal wear dla mnie. No i samu też, no po 400. Zobaczmy jak będzie tutaj. 309 do 319. Okej, okay, dwie skrzynki jeszcze przed nami. 2000 mamy w zapasie. No ale właśnie, teraz to spada tylko do... No nie no, 1500. Okej, okay. Dobrze, że ta AWP Wildfire kosztowała też z pół kafla. No ale ostatnia skrzynia. Czy tu się wydarzy coś złego? No mam nadzieję, że nie. Ja nie mogę, stary, jak ta bitwa była close,
To ja nie mam pytań, ja się zastanawiałem, ja tylko prosiłem, żeby to nie były jakieś minimalware te rękawice. No ale mamy to, stary, prawie 20 tysięcy złotych w tym momencie na moim koncie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, naprawdę fantastyczny odcinek. Widzimy się oczywiście jutro, kodzik Crocs 10% więcej i skrzynka na Star Zafrik. No i oczywiście takie dropy jak ja. Dzięki za oglądanie, siema!